Cześć i chwała w każdym momencie, bynajmniej nie w sakramencie. Cześć i chwała Jezusowi. Pozdrawiam Was z kraju, gdzie jeździmy lewą stroną drogi. Pozdrawiam Was, Michael. I właśnie sobie pomyślałem, że to jest takie, tu ustaliliśmy, że mieszkańcy tego kraju, my w tym królestwie tutaj jeździmy lewą stroną drogi. Taka jest tora, instrukcja w UK, jeżeli chodzi o ruch drogowy, tak? W Polsce jest prawostronny ruch, tam jest tora inna instrukcja. W Bożym Królestwie są pewne instrukcje, pewne zasady. Jeżeli zachowujesz te zasady, potwierdzasz, że jesteś wiernym, lojalnym obywatelem tego królestwa. I tak właśnie było z kobietami, które poszły do grobu, z uczennicami Jezusa, które nie alegoryzowały czwartego przykazania dekalogu, jak to wielu czyni dzisiaj, tak? Tylko po prostu zachowały przykazanie. Przykazanie, które mówiło, że jest szabat szalom, szabat szalom, szabat, 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 szalom. Szabat, 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 szalom. Szabat, 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 szalom. Szabat, szalom. Hej, szabat, szalom. Szabat, 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 szalom. I dopiero w niedzielę rano poszły do grobu. Wielu ludzi dzisiaj alegoryzuje to przykazanie. Czwarte. Nie poruszają się według Bożej drogi, tak? Według reguł, o których mówi Słowo Boże, jakimi drogami mamy chodzić, jak mamy się poruszać w Bożym Królestwie, tylko poruszają się według reguł, które są ustalone dla Królestwa tego świata, tak? Według kalendarza pogańskiego, papieża Grzegorza, ludzie poruszają się dzisiaj i organizują sobie świat i życie i próbują wmówić tym, którzy zachowują przykazania Boże, że przesadzamy. To tak delikatnie mówiąc. Tak, że przesadzamy. Że wchodzimy pod zakon. To jest ciekawe. Ciekawe. Bo Paweł Apostoł oczywiście mówi o wielu zakonach. Mówi o zakonie Bożym, ale mówi również o zakonie grzechu i śmierci. To znaczy o cielesnej, buntowniczej naturze człowieka. Jeżeli Jezus od czegoś nas wyzwolił, to z pewnością spod zakonu grzechu i śmierci uwolnił nas od grzechów, czyli od przestępowania prawa. Od tego Jezus nas uwalnia. Od konsekwencji przestępstwa prawa, po pierwsze. A po drugie, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Czego uczymy wszystkie narody? Praw Jego. Tak, że tak powiem, aby wyłożyć ślicznie i łopatologicznie. Wyłożyć ślicznie, a łopatologicznie. Praw Jego. Szabat szalom.